Witam, tutaj odcinki nawet ciekawe, ale przez to zwierzęce darcie mordy nie da się tego oglądalki. Jesteśmy właśnie w tym, no jakimś, nie wiem, czy w nowej części, czy jak to tam nazwać. To się niby nazywa Nemian, zdaje się, nie, Nemiman. Tak, nie będę tego zmieniać, bo nie mam pomysłu na nic ciekawszego. Tutaj, jak widać, droga już jest zrobiona. Oczywiście trochę tutaj przyspieszyłem ten temat, bo się z tym strasznie grzebali. Jak są takie krótkie odcinki dróg, to nie da się tak za bardzo. Budują tutaj teraz bloki. Przedszkole już powstało, także fajnie. Nie ma jeszcze szkoły tutaj nigdzie. Kurczę, tu będzie trzeba coś pokombinować, żeby tu jeszcze szkoła była na przykład. Na tym przystanku ludzie czekają. Jeżdżą tu już 3 autobusy łącznie między tym, a tym przystankiem w mieście. Może to coś da, nie mam pojęcia. Czy ten przystanek ma zasięg na przykład do kościoła? Tak, dobrze, bo ludziom też przeszkadza, że nie mają dostępu do kościoła. To jest taki masny kościół z fajną pojemnością, więc może i ludzie stamtąd będą autobusem po prostu przyjeżdżali. Nie wiem. Jak zrobimy potem linię kolejową, to może i linią kolejową można by jakiś kibelek tutaj podesłać, żeby sobie kibelkiem jeździli. Nie wiem. Zauważyłem też tutaj, że tu na przykład nikt nie mieszka, tutaj też nikt nie mieszka, a tutaj mieszka trochę osób, tu mieszka akurat, ale nie dużo. Zrobiłem też tutaj drogi asfaltowe już, tylko że z automatu po prostu. Z jakiegoś powodu nie postawiły mi się na nich latarnie, a zaznaczyłem, żeby latarnie się robiły, ale tam są, a tutaj nie ma żadnej i tutaj znowu gdzieś są. Chyba. No tutaj są. Także nie wiem, co tu się zepsuło. Coś się zepsuło, ale nie wiem, co się zepsuło. Coś się zepsuło i coś przestało działać, ale... No, tutaj też jest zrobiony teraz plan budowy dróg, ale ten już jest taki jakby normalny, czyli własnymi siłami go zbudujemy. Tutaj tego nie robiłem, bo są takie krótkie odcinki i właśnie też, że oni by to strasznie długo robili. Także tu jest jeden taki dłuższy i tutaj ciut krótszy, więc on tutaj powiedzmy, że może zostać. No chyba, żebym to zaraz poprzecinał jeszcze drogami, bo tu będziemy teraz budowali. Tak chyba będzie. Dobra, jednak 30 tysięcy rubli. Kurde, może za to dolary, tylko że potem skąd ja dolary wezmę? Ja w ogóle nie zarabiam dolarów. Ktoś mi tam pisał, że weź sprzedawaj prąd za te dolary chociażby. Niby by można było spróbować sprzedawać prąd za dolce po prostu. Tylko że ile mnie będzie kosztowała linia wysokiego napięcia tam za granicę gdzieś? Gdzie jest jakaś granica w ogóle? Jeszcze nie wiem, daleko. Nawet nie wiem gdzie, szczerze mówiąc. Gdzie ja jestem? Pokaż mapę. Ja jestem, tu jest moje miasto. Tam jest Barahrad. I granica z trzecim światem. Tu jest Związek Radziecki. Tu jest dopiero NATO. Także i tam jest NATO. Także naprawdę mam dużo bliżej do granicy ze Związkiem Radzieckim, aniżeli trzecim światem. Także nie wiem, czy ta linia czasami by się nie zwracała następne milion lat. Także raczej nie. Jeszcze. No chyba, żebym ją zrobił samymi własnymi siłami. Tylko, że tam jak będzie gdzieś na zadupie, to nikt tam nie przyjedzie tego robić, bo nie. Także, nie wiem. Dobra, kit. Na razie to tak. Robimy tutaj coś. Tylko, że ta droga to chyba rzeczywiście musiała być zrobiona. No za ruble niech tam, bo ruble przynajmniej jakoś tam zarabiam częściowo. Także proszę bardzo. Tamten fragment niech se robią już normalnie. Czy zrobią się latarnie? To mnie ciekawi. No. Dawaj latarnie, bliska. Tabliczek jeszcze. No nie ma latarni. Dlaczego się nie zrobił latarnie? To jest normalnie ta droga, o, z oświetleniem i chodnikami. No kolizja, nie mogę tutaj zrobić, patrzcie. Nie rozumiem. Tutaj zupgrade'owałem chyba drogę gruntową, albo asfaltową tu była, nie wiem. Tu się zrobi latarnie tam, nie rozumiem. Głupia gra. Dobra, i tutaj tak, tutaj możemy zrobić coś takiego przykładowo. Za ruble, kurde, bo te drogi to potem strasznie długo trwają i zanim oni zrobią drogi, to mija dużo czasu i bloków nie robią i w ogóle jest dramat. Brzmi to. A tutaj się zrobiły latarnie, o, tyle dobrze przynajmniej. Tutaj ta rozdzielnia... Dobra, ona tu chyba nie zostanie, tak szczerze mówiąc. A i tutaj to też nie zostanie, to jest niepotrzebne. Ta rozdzielnica, kurde... Ona tutaj nie bardzo. Ona tutaj nie bardzo, ta linia... Dup! Tego akurat nie chciałem usuwać. Upsi! Takie coś, dobra, z powrotem. Linia, znaczy tutaj prąd związane z energią. Podstacja elektryczna i tutaj sobie ją postawimy. Cyk, cyk, cyk. Tak gdzieś w miarę... W sumie nie wiem. W miarę może tak gdzieś dalej, nawet tutaj można by ją było dać. Cyk.
Nie wiem, czy ona będzie miała zasięg, aby wszędzie. O, przedszkole tutaj. Kindergarten nie będzie zasięg, ale to jest tutaj. Dobra. To nie, to ma, to jest wszystko w zasięgu chyba. Okej. Okay. Tamte potem rzeczy może nie będą w zasięgu, ale... A nie, tam jest też pod... Dobra, to chyba wszystko będzie tutaj w zasięgu. Okej. Okay. Teraz tak, tutaj sobie zrobimy drogę taką utwardzoną po prostu tam na wprost, żeby było taniej. I tutaj linia średniego napięcia z drutami tymi. Tutaj jakoś tak zaraz przy tych budynkach, gdyby się dało przejechać, żeby było fantastycznie. Cyk i cyk. Za duży kąt połączenia. O! No to troszeczkę trzeba usunąć ten kawałeczek. A to też, bo to tak, tak krzywo wyszło troszeczkę. Stamtąd pojedziemy sobie tu. Potem tu. I tu. O! Dobre. Prąd chyba wszędzie jest. Teraz tak, tutaj jeszcze ten fragment drogi też sobie zrobimy już może od razu. Czemu tu jest węzeł nawet? Nie mam pojęcia. Tutaj też, tu jest jeszcze tutaj. Tutaj się latarnie robią. Można? Można, noż, kurde. A tutaj to dokończymy, znaczy to zrobimy po prostu na drogę taką utwardzoną, niech będzie. Bez szaleństw. Cyk, 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 fuch. Co? No i tutaj to też. Żeby nie musieli po błocie łazić. Tutaj to też. To też. To. I to. Niech mają, kurczę. Chociaż tutaj trochę, to trochę słabo wyszło. Może taką drogę asfaltową jednak. O, ciutko lepiej, bo tutaj troszeczkę teksturki są, widzę, zepsute. O, teraz lepiej wygląda tak zdecydowanie. Też niech będzie takie, o. A tutaj takie, o, i takie, o. Bo żeby ludzie po błocie nie chodzili aż tak. To jest w końcu, kurczę, centrum miasta. Tak jakby już powoli znowu, nie? Także wiecie, dobra. I tutaj by trzeba było gdzieś zrobić masne centrum handlowe. Tam jest mały dom handlowy, ale tutaj ludziksy nie mieli w ogóle zasięgu z tego, co kojarzę. O, dostaliśmy nowy typ pojazdu, jakiś ZIU. Na ZIU, to się nawet nazywa ZIU, wow! ZIU 133 albo ZILL 133. Bardzo ładnie. No, tutaj mieli co, jakie tu problemy są. Nie może skorzystać z oferty kulturalnej, nie może uprawiać sportu, nie może iść do szpitala i brakuje wszystkiego. Dobra, czyli tutaj by trzeba było szpitalu drugiego zrobić. Te szpitale to też, kurczę, ile ich można w takim małym mieście stawiać, no bez przesady. Jeden szpital powinien mieć zasięg na całe, kurde, miasto, no ale nie. Gdzie on w ogóle jest? Gdzie jest pierwszy szpital? Muszę go zlokalizować tak, żeby to postawić w miarę ten... Czy mi się wydaje, czy te bloki jakoś ładnie wyglądają? Czy tak bardziej, więcej detali mają? Mam, nie wiem. Gdzie jest szpital? Tu jest szpital. I on ma zasięg taki, kurde, w sumie nie wiadomo jaki. Ale jakbym ten szpital postawił tutaj gdzieś... To myślę, że byłoby spoko akurat. Koło szkoły, czy tam kina, czy cokolwiek to tutaj jest. Tu sobie go postawimy. Cyk. Co to jest? To jest szkoła. Dobrze, tam będzie szpital. To już sobie zbudujemy zaraz własnymi siłami. Minus to droga. Drogę sobie dojazdową zrobimy normalnie tak od razu, a szpitalem niech się zainteresują zaraz. Nasze biura budowy. Tu jest to moje mega biuro budowy. Widzę, że się koledzy tutaj opierdzielają. Żadnej budowy nie mają przypisanej. Ja tu wam zaraz coś dam do roboty. Tam spokojnie, kurde, ziomeczki. Tam zaraz będziecie coś robić. Tylko na razie tylko szpital mogłem. Aha, i ten kawałek drogi. Czemu mówię tego? No mają zasięg 3000 metrów. Mają zaznaczone wszystko. Ale na przykład tej drogi tutaj nie wyczaili, że ona jest do zrobienia. Musiałem teraz ręcznie przypisać. Te dwa biura też nie mają żadnej budowy przypisanej. Dlaczego? No kurde. Ej. Bez takich. Macie jaki tu zasięg macie? 3000 metrów większy niż 3000 metrów. Głupia gra. Ręcznie muszę wyklikać. I co? I ruszyły wywrotki i wszystko. Można, można. Tu jeszcze chciałbym zrobić to. Automatycznie, bo to jest taki kurde... Skrzyżowanie takie brzydkie było. Teraz jest dalej brzydkie, ale jest ładniejsze. Co? Nieważne. Dobra. Tutaj jeszcze by można było zrobić takie coś, że ta droga tutaj sobie tak jakoś przechodzi jeszcze na przykład. Cyk. O! Piękne skrzyżowanie. Tylko nie wiem, co tu robi to przejście dla pieszych w tym miejscu w tej chwili. Tego się można chyba pozbyć. Cyk, cyk. I zrobimy je sobie chociażby gdzieś... Gdzieś tu.
cyk. I tu jeszcze takie połączenie na przykład. Tu, cyk. No, i dobra. I teraz idziemy na jedno. Tu trzeba jeszcze tak. Kino jakieś może im zbudować. Mieszkania i usługi, czy usługi dla mieszkańców? Chyba usługi dla mieszkańców. Dom handlowy. O, właśnie, taki maśniutki dom handlowy tu jeszcze by się przydał. I my go zrobimy. Jak tu będzie szpital? No to myślę, że przy szpitalu dom handlowy, dlaczego nie? Tutaj, cyk. Dobra, i tam będzie. Nie, stój! Hamuj, hamuj, o! Skończ własnymi siłami, tak. Bo to jednak będzie chyba trochę za drogie. Także niech oni mi to zrobią własnymi siłami. Ja te ruble to ja bym bardzo chętnie widział, że ja bym coś tam zaczął zarabiać. Latarnie się zrobiły na tej drodze w ogóle. Co? Czemu się latarnie zrobiły z takim opóźnieniem jakimś dziwnym? Nie mam pojęcia. Dobra, edukacja chyba jest tutaj. Okej, okay, wszystko było. Co prawda nie mają za bardzo dostępu do Politechniki, która jest tutaj. Studentów w ogóle tu jest też całkiem sporo, ale tak bez przesady. Nawet. Kurczę, tutaj mamy przystanek autobusowy. To by tam trzeba było zrobić jakiś autobus, żeby jeździł między tym przystankiem, a tym tutaj gdzieś. Tu jest przystanek. Tylko że on tu ma taki trochę słaby zasięg, ten przystaneczek. Tutaj by mógł być jeszcze jeden przystanek gdzieś. Albo tu bardziej. Kurczę, tutaj mogę... Czy ja tędy przejadę drogą? Ta! O! Dobrze. Tak, bardzo, bardzo dobrze, że przejadę tutaj drogą. Tylko w ogóle tryb turbo włączymy, bo tutaj tak teraz to mało co widzę. Tak, żeby był w miarę to w linii, żeby było. Automatycznie zbudujemy tę drogę, żeby już była, żebym już mógł przy niej stawać budynki i tak dalej. Żeby mogli do niej dojeżdżać normalnie na budowę. Tu jeszcze kawałek do przodu. I tutaj takie coś na przykład. No, tam sobie potem jakieś połączenia tej drogi zrobimy inne. Powiem wam, że to miasto zaczyna wyglądać tak w miarę sensownie, no kurczę. W miarę sensownie. Dobra, Rabudie, tylko teraz tak. Tutaj na tej drodze na przykład można by było zrobić przystanek autobusowy i to się robiło chyba jakoś tak, że trzeba by było kawałek drogi zburzyć. Teraz postawić tutaj przystanek, bo nauczyliście mnie, że te przystanki po prostu są takie jakby przejazdowe i nic nie stoi na przeszkodzie, żeby go zrobić po prostu na przykład tak. Tylko tutaj śmiesznie jest, bo tu się chodnik kończy. To nie wygląda zbyt dobrze po prostu. To po prostu nie wygląda zbyt dobrze, no ale jakby... No, trudno, nie? Też nie wyglądam zbyt dobrze, jakoś żyję. Tutaj teraz coś jeszcze... Centrum handlowe jest, szpital jest, szkoła jest. Tu puścimy sobie jakiś autobus, żeby jeździł do Politechniki. Dojście tutaj jest do tych bloków, a z tego przystanku jest dojście do tych bloków. To idealnie. Idealnie jest ustawione w tej chwili, tylko ci pewnie nie mają dostępu do... Nie mają dostępu do centrum handlowego, to dobrze, dobrze. Czyli tu możemy teraz nastawić bloków po prostu i nara, nie? Chociaż jeszcze takie szybkie podsumowanie, czego tu wam jeszcze brak? Tu nikt nie mieszka. Kurczę, zaraz będą się wprowadzali, zaraz zobaczycie. Mięso, szpital, elektronika, żywność, sport. O, jeszcze sport. Coś jeszcze ze sportem tutaj związanego by można było zapodać. O, jeszcze parkingi. Tu by był, oj, tu by był dobry taki parking. Właśnie, tajniki, ale chyba nie bardzo. W ogóle wypadałoby też prędzej czy później zacząć produkować swoje samochody. Szkoda, że pod tym, że tak nie mogę go postawić, no kurde. Malutki parking to chyba będę mógł postawić, chociaż co? Nie, też nie, no nie przeszkadza tutaj linia, kurde, wysokiego średniego napięcia. Wysokiego średniego. Dobra, zbudujemy to od razu. I maciupeńki parking. A tu? Nie, gdzie to było? Tutaj. Tu jest taki placyk i ja tutaj bym, elegancko bym tu widział jakieś takie propagandowe rzeźby, jakieś takie coś, żeby ludzie nie zapominali przypadkiem, gdzie mieszkają i tak dalej. Także tutaj tego pana sobie postawimy może. Tego pana sobie postawimy. Tego pana sobie postawimy, proszę bardzo. Tylko tu by było fajnie, tak bardziej bliżej na środku. Chyba że coś mniejszego. To nie jest mniejsze. To też nie jest mniejsze. To też nie jest mniejsze. A taki z brązu jest. Jest takiego rozmiaru całkiem o.
Dobra, to tutaj taki by mi pasował, cyk. To przejście dla pieszych jest takie trochę od czapy w tym miejscu, no ale dobra. A tutaj rozumiem, że przejście jest jeszcze z tyłu? Co? A nie, że to jest wejście do tego, no dobra. Tylko to niech będzie już zbudowane w tej chwili. No to przejście dla pieszych tutaj naprawdę jest bez sensu. Już niech będzie, no. Trudno. Centrum handlowe jakoś tam buduje to, czy nie buduje? Nie jest przypisana budowa do biura budowy. Tu masz 3 biura budowy, czemu oni tak to olewają, naprawdę? Tu, cyk. A i pomnik też trzeba przypisać tutaj. Też się nie przypisało oczywiście, no bo po co? Tutaj wy też, no wy też nie przypisaliście sobie tej budowy, no wiadomo. Ktoś, jak któreś biuro budowy przypisało, ale reszta nie zatrybiła jakoś. Cyk i cyk, dobra, ręcznie wszystko trzeba, kurczę, jak w życiu. Co? Ten tor w ogóle mi tak widzę troszeczkę odchodzi od tych bloków i to bardzo niedobrze, ja muszę go tutaj anulować. Nie jest przypisane do biura budowy, no nic dziwnego. Nie, ja ten tor muszę, teraz dopiero zauważyłem, że to tak krzywo jest, nie może tak być. Nie może być! No i teraz jeszcze raz, torowisko zelektryfikowane. Tak zaraz w... Super, to można zaraz w blokach postawić, tak żeby sieć trakcyjna była naprawdę zaraz przy tych. Super. Nie, ale ja można by było troszeczkę to może skrócić ten łuk tutaj. Zapisana gra. I jeszcze raz, tylko troszeczkę, ciutkę dalej może. Tak tu gdzieś, o. Tak tu gdzieś, o. Dobra, i tutaj będzie gdzieś zaraz stacja kolejowa. Ja ją już mogę w sumie zrobić. Tory, teraz tak, gdzie to by było? Stacja. Tu może taka zwykła stacja, chociaż tu nie ma miejsca na taką zwykłą stację. Nie, to tu zrobimy tą małą stację. Ona wcale nie jest taka mała, ale ja mam z modów, ja sobie ściągnąłem mody. Nie wiem, czy ja wam mówiłem. Ale mamy tutaj, o, taką małą stacyjkę. Proszę bardzo, idealnie. I tutaj będziemy mogli ją chyba postawić gdzieś. Na przykład tutaj. Albo tak jakoś. Może bardzo, tylko że trochę daleko już będzie. Ale tutaj też będą bloki zaraz, dobra. To tutaj sobie zrobimy. I tak, zaraz przy drodze widzę nie mogę. Chyba, żeby tutaj troszeczkę wyrównać teren. No chyba nie bardzo. Kurde, koparki jadą. Jaki tu jest teren? Prosty, nieprosty, czy jaki? Dziursko jest takie troszeczkę, ale... Kurde. Nie, tu mod i tutaj, rail station. Ale tak blisko nie mogę. To jest najbliżej, jak mogę tutaj zrobić tę stację kolejową. Dobra. Oddal. Dobra, i to byśmy zrobili gdzieś... Tak, żeby łuk wyszedł w miarę sensownie, no to gdzieś tutaj powiedzmy. Dobra. I te stacje chyba mogą zrobić nawet, to nie musi przyjeżdżać tutaj jakby... pociąg ten taki techniczny, wystarczy po prostu coś takiego. Dobra, zrób to za ruble, akurat ten kawałek chodnika, no zobaczymy. Teraz jeszcze tutaj dokończymy projekt tych torów i to też zatwierdzimy już, tylko tak, oczywiście tutaj zamiast robić łagodny łuk, to mi zrobią dwa łuki, kurde, bo tak. Także musimy chyba zrobić w ten sposób, tutaj kawałek na wprost sobie pojechać. I tutaj teraz takim łuczkiem, jeszcze kawałek na wprost. Cyk. Cyk i cyk, tylko jak to wygląda z boku? Ej, nawet całkiem nieźle. Nawet całkiem równe to jest, kurde. No, tutaj jest taki lekki dołek, widzę, ale tylko taki lekki dołek. Dobra, bierę. Buduj. No, za jakiś miliard lat to zbudują, jak się uporają tam nasi kolejarze hardkorowi tutaj z tym tunelem masnym. Bo niestety... te góry to tak nie widzę za bardzo, żeby to... Pewnie by się dało, żeby pociąg po prostu górą jechał. Ale tunel mi się tu bardziej podoba troszeczkę. To będzie największy tunel chyba w całym Związku Radzieckim tutaj. Już nawet powoli kończą te tory, widzę. Tutaj stoją... Co tu się dzieje? Coś tu się zakorkowało, widzę, halo, na torach. Co tu jest grane? Ty stoisz, bo... Ty też stoisz, a ty stoisz... się ładowałeś, bo ten tor jest tu za krótki troszeczkę. Wystawało za semafor. Tak, wiem jak to działa, że jak pociąg wystaje za semafor, jest na tym jednym bloku, który jest osemaforowany z wszystkich stron, to żaden inny pociąg na ten blok nie wjedzie. Ale tak nie musi być. To jest trochę dupiato zrobione. OpenTTD działa to lepiej.
serio. OpenTTD naprawdę ma fajnie zrobione semafory, to w ogóle pojechało. 144 tony paliwa pojechały. Dobrze, mam tu odznaczone, że on się nie ładował do pełna, także po prostu sobie jeździ non-stop, już go nie wołam do lokomotywowni co chwilę, także jest trochę lepiej chyba to teraz zrobione. Wungiel. Jest tam 700 ton wungla, widzę. Tutaj mamy ile? Tu też jest jakiś wungiel, tu też jest jakiś... Dobra, coś tam to działa nawet. Okej, to tam nie będziemy ruszać. Dobra, idę budować tutaj dalej, bo to miałem robić teraz. Zrobiłem dwa budynki i nic więcej, tylko chodzę i teraz ta rzeka. Dobra, co do tego sportu tutaj, usługi dla mieszkańców, boisko piłkarskie zrobimy sobie na przykład. Tutaj się ładnie zmieści. Tylko też będzie przejście trochę takie śmieszne. Ale trudno. Pod tym kątem na przykład, cyk. Boisko piłkarskie. A jeszcze parking jakiś taki większy może, to na przykład tutaj byśmy sobie zrobili. No nie, tory mi się zepsuły, kurde. Bo kliknąłem i teraz... O! Tylko teraz pewnie tego już nie wyrównam, bo tutaj są tory, więc tego wyrównać nie mogę, ale gra się... Kurde. Coś mnie trafi zaraz. No taki ładny łuk zrobiłem, tak się cieszyłem, że takie równe to było. W sumie chociaż nie, czekajcie, to nie było aż takie równe akurat w tym miejscu. Dobra. To... Teraz chyba dopiero będzie równe. Bo tu był właśnie dołek taki lekki, nie wiem. Tak i tak. Co tam? No, dużo gorzej nie jest, okej, bierę. Rozpocznij zaplanowaną budowę. Kurde. Teraz tak, jeszcze raz. Infrastruktura, nie, budowa. Usługi dla mieszkańców i duży parking. Czy teraz on się tutaj uda zrobić? O! Kurde! Da radę! Dobra, bierę. Niech będzie tutaj masny parking, a tutaj jeszcze jakieś boisko na przykład. Przy torach. Czemu nie? Boję się tu... O! Bierę! O, ale... A jeszcze kort penisowy też by można było gdzieś zapodać. Ale to może ten korcik to już wciśniemy tam gdzieś między bloczki jakieś, albo tu przykładowo jeszcze można by było, cyk, myk, funkcja. Tu. Tutaj już się nie zmieści. Ej, powiem wam, że to miasto będzie nawet umiarkowanie ładne. Kino się gdzieś tu buduje, czy nie buduje? Tu chyba się buduje kino. Czy ja zabudowałem kino? Tu jest dom handlowy, tu jest szpital. To kina chyba jeszcze nie ma. Jest szkoła. Dobre, to jeszcze kino. To jeszcze kino trzeba tutaj zmontować i to tu będzie nasze masne centrum. O, i tu się akurat... Tak troszeczkę widzę, z tyłu musi być. Dobra, i tutaj zrobimy cyk kino. Cyk, tryb turbo poproszę. Tylko tak jak wcześniej, zrobimy już dojazd od razu po prostu rublami do tych budynków. Niech on już będzie. Żeby już mogli się zabrać za konkretną robotę. Tu widzę, coś tam nawet robią. Co prawda asfaltu brakuje. Robotnicy już są, jest multum robotników. Jest 120 robotników na placu budowy. Trochę betonu przywieźli, trochę żwiru przywieźli. Ale asfaltu nie ma i cała robota stoi. Chociaż coś tu właśnie przyjechało. Ale nie asfalt akurat. Żwir przyjeżdża. Asfalt jest trochę dalej. Bo muszą po to jeździć aż do tego miasteczka drugiego. Dobra, dostępny nowy typ pojazdu znowu jakiś. MZ504. Dobrze, pewnie będzie jechał i się snuł jak smród po gaciach, zamiast jakąś rozsądną prędkość ogarniać, no ale trudno. Dobra, tutaj co dalej? Tu już chyba możemy domy stawiać, nie? Mieszkania po prostu. Wielkiej płyty jeszcze nie będziemy raczej stawiać może. Tamte co stawiałem na początku, bo ja nie mam jeszcze... No chyba, żeby zrobić fabrykę prefabrykatów od razu. Różne branże? Nie. Żwir, węgiel, żelazo? Cementownia, fabryka prefabrykatów betonowych. O, potrzebujemy cementu tutaj i żwiru i tak dalej. Cement to ja mam tutaj. Można by było zrobić taką fabryczkę, kurczę, właściwie. Tylko, że tutaj mam cementownię. Ale tutaj mamy tylko cement z tego miejsca. Kurde, to nie bardzo. Cement musiałbym wozić i tak chyba, kurczę, czymś niestety. Co tam jeszcze trzeba do tego? Żwir też, kurczę. Tutaj mamy nawet wyjście tego żwiru. I tutaj mamy też wyjście tego żwiru. Chciałbym się chyba któregoś z pól tutaj pozbyć, żeby to tu ładnie zmieścić. Chociaż pewnie i tak się nie zmieści. Bo tu jest potem góra.
tu widzę, mogłem gdzieś to zrobić. Prawie. Potrzebny płaski teren. Czy wyrównać tutaj tyle tego terenu? Kurczę. Tu w ogóle ktoś mieszka jeszcze? 12 osób tu mieszka, kurczę. A chyba autobusami jeżdżą, bo tu przyjeżdżają autobusy po prostu. Chyba autobusami sobie tutaj radzą. Radzą. A, nie spodziewałem się, że tu ktoś mieszka. A tutaj? Nie, to jest rozdzielnia dzbanie. A tu? Tu nikt nie mieszka. No to tego się, temu się nie dziwię akurat. No słuchajcie, te prefabrykaty byłyby fajne, bo mógłbym normalnie stawiać bloki z wielkiej płyty, tylko wtedy by chyba potrzebowała takie duże dźwigi. Ale to nie jest jakiś duży problem. 218 tysięcy. Kurczę. Tu jest góra taka dosyć. Ale nie jest aż taka dosyć. Kurczę. Dobra, bierę. Robimy to. Proszę państwa, robimy fabrykę prefabrykatów jednak. Co prawda to tak jakby... Albo wiecie co? Nie. Tak. Nie wiem. Żeby w następnym odcinku zrobimy może fabrykę prefabrykatów. Z tym se... I tak jeszcze sobie tu radzą. Zanim oni to zbudują, to minie trochę czasu. Zrobimy tak, dzisiejszy odcinek będzie taki kapkę krótszy, ale i tak za długi. I tak nudny, także tu już zakończymy sobie. Tutaj będą jeszcze potem bloki stałe. Może właśnie takie z wielkiej płyty po prostu. Albo kurde nie! Dobra, nie zdecydowalki. Tutaj zrobimy domy takie z cegły. Bloki z cegły postawimy takie fajniusie. A wielka płyta będzie tam kapkę dalej, dobra? Tak zrobimy może. Tylko tych bloków z cegły nie ma aż tyle i one są takie... O! Tu się uda go postawić. Kurczę. Bo tutaj ścieżkę z tyłu zablokuję troszeczkę. Ta ścieżka z tyłu byłaby fajna tutaj. Ale dobra. Czy tę ścieżkę da się jakoś, kurczę, zrobić tutaj? Dałoby się ją tutaj jakoś jeszcze połączyć, podłączyć? Nie, no nie da się. Niestety, kurczę, się nie da. Szkoda. Ale trudno. Jakoś przeżyją. Dobra, droga tutaj za rubelki poproszę. Tutaj ta droga też za rubelki niech będzie. Blok niech się... O! Biuro budowy się jakieś przypisało samo do niej. Kurczę, dobrze. Tutaj teraz tak, więcej bloczków. To jest edukacja. Mieszkania i usługi. Blok z cegły to był ten znowu. Dlatego... Już zmieściły dwa? Oj, nie bardzo. Chyba, że jakiś mniejszy po prostu. Tak, ile tutaj jest miejsc? 41, tu 162, to jest 174. Te są fajne, tylko tu już stoją trzy takie. Z tą zabawną linią kolejową zaraz z tyłu, o, ale tutaj się zmieści. Bierym! Potem tu? Nie, tu już jakiś mniejszy by musiał być. Blok z cegły albo ten, 43. A ten jaki jest? Ta, taki klocek. Tak, wiem, mogę sobie pościągać po prostu z tego, z warsztatu Steam. Mogę sobie ściągnąć różne bloczki. To by było tutaj fajne. O, coś wyrównałem znowu kliknięciem. Dlaczego to tak działa? Nie zawsze jest to dobre. Kurde. Dobra, tego postawimy. Tu nie postawię, ale tak postawię. Tylko, że tak trochę, kurde, na siłę już tutaj by był. Tu by mógł być. O, ale tutaj mógłby być. Cyk. A tutaj w głębi na przykład jakiś dojazd tutaj od zaplecza do jakiegoś parkingu na przykład, czy coś takiego. Może by takie coś zrobić? Tutaj parking ustawić. No to mniejszy parking. O, zmieści się tutaj. Dobre. Cyk. Okej, i tutaj tak, droga taka niech będzie sobie tędy szła. No, prawie prosta. To już zbudujemy, sfinansujemy to. Tak samo sfinansujemy te wszystkie tutaj dojazdy już do tych budynków, bo to naprawdę im zajmie strasznie długo. Już niech się zajmą za budynki po prostu, konkretnie. Chociaż ta droga też by mogła być tu jednak asfaltowa. Tak, no dobra. Jeszcze z latarniami nawet, cyk. A, tylko... o, w ten sposób. Teraz porobimy jeszcze ścieżeczki. Ścieżeczki już niech w sumie robią. No dobra, ścieżki też porobimy z automatu od razu. Dobra, to tak. Tu jakaś... Aha, tu się nie zmieści nic. To mam zablokowane niestety.
Ale tutaj się na pewno zmieści taka fajna ścieżka jakaś zbiorcza, tylko że tak, najpierw wychodzimy może stąd. O, też się nie da. Tak? Kolizja z budynkiem, o ble. Niestety się nie zmieści. To z tego parkingu, no nie, oni chyba nie mogą przechodzić przez parking niestety. To było zablokowane ta ścieżka, także tam nic nie przejdziemy. Tutaj sobie tak przejdziemy. Tutaj sobie tak przejdziemy, tutaj tak przejdziemy, a tam przejdziemy? Przejdziemy. Dobra, superaśnie. Tutaj kolejne przejście dla pieszych, czy to już będzie za dużo? Niech będzie przejście dla pieszych, proszę bardzo. Tutaj tylko niestety już nigdzie nie wyjdę stąd. No szkoda, że nie mogę tego połączyć, trochę szkoda. Tutaj tego nie mogę też niestety. No te ścieżki są takie umiarkowanie tutaj. Umiarkowany sukces, powiedzmy, przy budowaniu tych ścieżek tutaj osiągnęliśmy. Ale trudno. Tu możemy zrobić takie coś. Tak bardziej na środku może. Cyk. Ale stąd już z kolei też nigdzie nie podejdzie. O! Ale tak, o tak możemy zrobić, to może być tutaj. I tu jeszcze potem. Tu możemy zrobić taką ścieżkę. Tutaj tak, tutaj tak, tutaj tak, tutaj tak. No i tak te ścieżki miałyby wyglądać, kurczę. Tutaj tak i tutaj tak i tutaj jakoś tak i tutaj tak i tutaj tak i tutaj nie. Tutaj tak, wzdłuż drogi, proszę bardzo. Tutaj potem tu już nie wiem, co tu w ogóle, co tu miało stać, ale na przykład jakbyśmy to tak zrobili. Tak, tak i... coś tu było. O, dobre, tak może być. Dworzec, znaczy stacja kolejowa jest podłączona już. Okej, no też, no tak... Tragedii nie ma. O, a tu jeszcze bar gdzieś trzeba zrobić. Tu jeszcze taka ścieżka, o, tu, tędy tutaj też tyłem, bardzo proszę, cyk. Cyk, cyk. Tutaj. A tu może się bar zmieści. Bar jest bardzo ważny. Usługi dla mieszkańców i bar. Hamrad bar. Tutaj przy tym przystanku autobusowym byłby jak znalazł. To jest taki mały. A tutaj? Tu jest coś. Dobra, nie wiem, gdzie go postawić. Tu chyba po prostu. Trochę mi tu szkoda miejsca marnować, ale dobra, niech będzie tutaj. Też jest koło dworca w miarę. Dobra, i tylko, że automatyczna budowa może niekoniecznie. Zrobimy go sobie sami, zbudujemy, będzie też fajnie. Tylko to jeszcze tak sobie zrobimy i to jeszcze tak sobie zrobimy. Dobra, porobię jakieś ścieżki i przygotowujemy się do produkcji prefabrykatów i zaraz tutaj blokowisko postawimy. Także dziękuję za oglądanie, na razie.